Witam Państwa. Dziś moim gościem jest Rafał Kosowski, autor książki pod tytułem Perła, którą wydało wydawnictwo Vocatio. Rafale, czym dla Ciebie jest pisanie? Poza tym, że bardzo to lubię, to tak najkrócej mówiąc, pisanie jest służbą. Służbą Bogu, służbą ludziom i mam nadzieję, że będę to robił coraz lepiej. Jak zaczęła się Twoja przygoda z pisaniem? Z tego co wiem, to nie jest Twoja pierwsza powieść. Nie, wydawnictwo Vocatio wydało dwa lata temu również książkę Nierozpoznany mojego autorstwa. Zaczęło się w ten sposób, że no, czytając jakąś książkę nagle poczułem taki silny impuls, żeby pisać. No, wiedząc, że najważniejsze dzisiaj jest to dla chrześcijanina, aby służyć Bogu, wiedziałem, że będę pisał o Bogu i pewne rzeczy będę ludziom przybliżał właśnie w formie powieści, aby pewne znane prawdy przekazać może w sposób trochę inny, taki, który wyda się atrakcyjny dla dzisiejszego, myślę, wymagającego czytelnika. Jaki etap powstawania książki cieszy Cię najbardziej? Najbardziej lubię ten moment, kiedy z pomysłów zaczynają się wyłaniać coraz konkretniejsze kształty, kiedy pewne wydarzenia zaczynają żyć swoim życiem, kiedy zaczynam słyszeć, jak mówią. Nie chodzi o jakieś halucynacje. O tym mogę powiedzieć, że to jest właśnie najlepszy etap. I pamiętam przy pisaniu Perły był taki moment, kiedy bohaterka znalazła się na rozdrożu i gdy ten fragment skończyłem pisać, potem go przeczytałem jeszcze raz, to chciałem się dowiedzieć, co dalej, co stanie się dalej. I wtedy do mnie dotarło, że dopiero sam muszę napisać i wtedy czytelnik dowie się, co stało się dalej. Skąd w ogóle czerpiesz swoje inspiracje, pomysły? Są to książki innych autorów, jakieś filmy, sny, wydarzenia? Przede wszystkim chcę coś przekazać, chcę coś opowiedzieć. Bardzo często zdarza się w ten sposób, że no, są już konkretne pomysły, są wydarzenia, są postacie, ale brakuje klimatu i bardzo pomaga mi wtedy muzyka. Bardzo często bywało tak, że właśnie jakiś konkretny utwór, konkretna atmosfera w tym utworze spowodowała, że chciałem to też właśnie w takim klimacie przedstawić. Natomiast pisanie książki jest jak podróż. Wiem, gdzie chcę zaprowadzić czytelnika. Chcę, żeby po drodze nie nudził się, żeby się nie pogubił. Ale w pisaniu jest taki ciekawy mechanizm, że w pewnym momencie książka zaczyna sama mnie prowadzić. I często do tego samego miejsca, gdzie chcę skończyć, dochodzę zupełnie inną drogą. Czasami trzeba zbadać jakiś inny trop, który może się okazać bardzo ciekawy, czasami inna ścieżka. Ale jak mówię, książka, pisanie książki jest to podróż. I myślę, że wydarzenia, o których piszę, akcja, która tam jest bardzo często wartka, element tajemniczości spowodują, że czytelnik po prostu nie będzie się nudził. Czyli ty kreujesz pewne postacie, one później zaczynają żyć jakby swoim własnym życiem i w pewnym sensie cię nawet inspirują. Tak, oczywiście, zgadza się. Z tym, że rany historyczne Perły są autentyczne, zaczerpnięte z rzeczywistej historii. I dla nas dzisiaj to miejsce i czas mogą się naprawdę wydać interesujące, bo no, 1500 lat przed naszą erą, Bliski Wschód. Dla nas to miejsce i czas są, myślę, cały czas mało znane. I właśnie wtedy, kiedy Egipt już jest u szczytu swojej potęgi, dla nas, którzy znamy historię choćby Izraela, jakoś tak instynktownie myślimy, że Egipt znika z areny dziejów. Nic bardziej mylnego, Egipt cały czas jest silny, natomiast Kanaan jest rządzony przez władców, którzy są królami w swoich grodach. Terytoria ich władzy nie są może zbyt wielkie, ale jest to bardzo ciekawe miejsce i właśnie w takim otoczeniu rozgrywa się akcja tej książki. Gdy królowie Kanaanu chcą zrzucić z siebie jarzmo Egiptu, właśnie wtedy główna bohaterka, która jest żoną króla, stwierdza, że coś zaczyna iść źle. Wszystkie plany, które miała, wszystkie
marzenia nagle no, są poświęcane właśnie dla polityki. Nagle to wszystko, w co ona wierzyła, okazuje się złudą. Ogląda się wstecz i stwierdza, że popełniła bardzo wiele błędów i w zasadzie z jej planów nie wyszło nic. Czyli rozumiem, że jedną z głównych bohaterek jest Perła, jeszcze jakieś inni ważni bohaterowie, których warto przedstawić? To znaczy tak, oczywiście są czarne charaktery, które będą się przewijały przez całą tą książkę i kolejne tomy. Są tam wydarzenia, które potrafią postawić włosy na głowie, dlatego że jeżeli przypatrzymy się społeczeństwom Kanaanu, to były społeczeństwa przesiąknięte złem, okultyzmem. Ofiary z ludzi były na porządku dziennym, prostytucja sakralna, nierząd, zepsucie, to było coś, w czym ci ludzie uczestniczyli i co więcej, oni myśleli, że jest to rzecz normalna, że to jest to, czego od nich oczekują bogowie. Jakie chciałeś zawrzeć przesłanie w tej powieści dla współczesnego czytelnika? W książce jest wiele analogii do tego, co widzimy dzisiaj. To nie jest tak, że jakieś wydarzenia miały miejsce dawno temu i człowiek wyciągnął z tego wnioski i więcej pewnych błędów nie popełnia. Wiemy, jacy jesteśmy. Czasami w naszym osobistym życiu popełniamy ten sam błąd wiele razy i jakoś nie potrafimy z niego wyciągnąć wniosków. I tak samo jest w historii ludzkich społeczeństw, w historii krajów. Przecież pierwszy świat przedpotopowy też stoczył się w zło i musiał zginąć. Potem Kanaan to było to miejsce, w którym właśnie zło triumfowało i w końcu spotkała ich zagłada. A patrząc na dzisiejszy świat, włączając telewizję, widzimy przede wszystkim zło. Czytamy, czy słuchamy, czy oglądamy nieprawość, oglądamy triumf zła. Ten, kto silniejszy, ten wygrywa. I w tym wszystkim musi się odnaleźć dzisiejszy człowiek. I tak jak bohaterzy mojej książki, to właśnie dzisiejszy człowiek też musi wybrać, komu chce służyć. Bo to nie jest tak, że my żyjemy sobie wygodnie i możemy wybrać neutralne miejsce gdzieś po środku. Czyli tak odległa historia w czasie i przestrzeni może mieć znaczenie, być inspiracją dla współczesnego czytelnika. Może wskazać mu jakiś trop, jakąś drogę. Myślę, że przede wszystkim ona powinna być z jednej strony ostrzeżeniem dla czytelnika, że jeżeli tak jak tamci ludzie będzie tylko gonił za przyjemnościami i przede wszystkim konsumował i chciał z życia tutaj, teraz uczynić swoje królestwo, nie licząc się z tym, co będzie później, to zapłaci za to straszną cenę, prędzej czy później. A z drugiej strony jest to zachęta do tego, aby zaufać Bogu, bo ta książka pokazuje, że nawet z najbardziej beznadziejnych sytuacji Bóg potrafi znaleźć wyjście. W jakiej stylistyce jest utrzymana ta powieść? Do kogo jest przede wszystkim skierowana? Jest skierowana do kogoś, kto na przykład wejdzie do księgarni i będzie chciał, nawet nie znając nic o Bogu czy Biblii, będzie chciał przeczytać ciekawą książkę. Myślę, że właśnie w stylistyce tajemnicy, w stylistyce akcji, w takim klimacie, który dzisiaj ludziom się podoba. Czyli taka historyczna fantazja troszeczkę? Tak, tak. Fikcja historyczna z elementami fantazji, z tym, że o ile w tych typowych książkach fantasy pewne rzeczy po prostu są wymyślone i mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, to w tej książce jakby zawarłem to wszystko, co czy przez moje własne doświadczenia, czy poprzez doświadczenia innych osób możemy dowiedzieć się o świecie duchowym. O tym, w jaki sposób czy siły ciemności, czy siły dobra mają wpływ na nasze życie. Jaką rolę odgrywamy w tym my. A więc ktoś, kto zacznie czytać tą książkę, może zobaczyć, w jak wielu przypadkach w jego życiu działał Bóg albo działał szatan. Czyli możemy tę książkę przede wszystkim polecić ludziom, którzy lubią wartką akcję, wyrazistych bohaterów. Zdecydowanie tak. Głębokie, filozoficzne przesłanie. Tak, przesłanie jest tym, że no, nie jest ono na tej zasadzie, że znudzi czytelnika. To jest wtrącone, jest to bardzo pokazane. Lekko podane. Mam nadzieję, że lekko, nie za lekko, aczkolwiek człowiek, który będzie rzeczywiście wrażliwy na pewne rzeczy, dostrzeże tam sporo tematów, które no,
nie tylko go zaciekawią, ale w jakiś sposób zmienią jego postrzeganie rzeczy. Z tego co wiem, wydawnictwo Vocatio planuje jeszcze w tym roku wydanie drugiej, trzeciej części. Możesz nam to przybliżyć i w ogóle coś powiedzieć, czego mamy się spodziewać w tych kolejnych częściach? No przede wszystkim liczę na to, że tutaj Bóg będzie błogosławił i przy wydaniu drugiej części, która już jest napisana i wiem, że jest na warsztacie, wszystko pójdzie tak, jak powinno iść i już za 2-3 miesiące książka trafi do rąk czytelnika. Natomiast trzecia część właśnie się pisze. Trzeci tom właśnie się pisze i co jest ciekawe, to jest przynajmniej moje spostrzeżenie, że każda część, mimo że jest spójną całością z kolejnymi, to jednak niesie jakby inny klimat. Jakby pokazuje pewne etapy życia bohatera, które myślę, że nie będą czymś zupełnie dziwnym dla czytelnika. Będzie można na każdym etapie zobaczyć coś, co dobrze znamy. Pytania, które czasami zadajemy sobie czy Bogu, one też tutaj są zadawane i próbuje na nie odpowiedzieć sobie bohater. Czasami wydarzenia niosą tą odpowiedź, dobrą czy złą. To jest właśnie też bardzo ważne, że przez pisanie ja też mogę zadać czy sobie, czy Bogu ważne pytania, których normalnie pewnie bym nie zadał. Nie byłoby na to okazji. Natomiast książka przez to, że muszę pewne rzeczy wyjaśnić czytelnikowi, muszę mu je pokazać na tyle wyraźnie, żeby się w nich nie pogubił, żeby z nich wyniósł coś dobrego, no to mnie zmusza do myślenia. Rafale, nasza rozmowa powoli dobiega końca. Czy chciałbyś jeszcze coś na koniec dodać, powiedzieć do swoich czytelników, do widzów? Cóż, ze swojej strony no, zachęcam do tego, abyście Państwo kupowali tą książkę, abyście zapoznali się z jej treścią, dlatego że no, nie pozostawiła Was ona obojętnych. Jestem pewny, że po przeczytaniu pierwszej części, pierwszy odruch, który będzie to sięgnięcie po drugą. Natomiast ta książka na pewno wiele Wam da. To nie jest kwestia napisania czegoś czy przeczytania czegoś, co odkładamy i praktycznie już pod koniec tego samego dnia nie wiemy, nie pamiętamy nic, co przeczytaliśmy. Ta książka naprawdę, ta historia naprawdę zmienia nasze postrzeganie wielu spraw. I życzę wszystkim czytelnikom, aby ta książka zadziałała na nich tak, jak mam nadzieję, że powinna zadziałać. Wypada zatem życzyć Tobie przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, no i mnóstwa inspiracji, żeby te dwie kolejne części były równie dobrze, albo nawet jeszcze lepsze, żeby naprawdę dały dużo naszym czytelnikom i widzom. Dziękuję Tobie za rozmowę. Dziękuję bardzo za życzenie. I Państwu dziękuję za uwagę. Jest jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałbym przekazać czytelnikom, mianowicie to, że na stronie Vocatio www.vocatio.com.pl można posłuchać dwóch pierwszych rozdziałów Perły w formacie MP3. W tym momencie no, wystarczy po prostu wejść tylko na tą stronę. Perła to jest jedna z pierwszych pozycji, dlatego że niedawno została wydana. Klikamy na Perłę i tam pod opisem książki znajdziemy link do dwóch pierwszych rozdziałów. Także możecie, że tak powiem, bez ryzyka dowiedzieć się, jak ta historia się rozpoczyna. Myślę, że te dwie godziny słuchania, bo tyle to jest, nie pozostawią Was obojętnych i będziecie chcieli kontynuować czytanie książki, do czego Was zachęcam.